Witajcie. Gorączka w sezonie jesienno-zimowym na pewno nikogo nie dziwi, zwłaszcza jeżeli jest epidemia grypy. Natomiast wysoka temperatura ciała, na przykład 39 bądź 40 stopni Celsjusza, w środku lata, zwłaszcza bez żadnych innych objawów, może być powodem do niepokoju. Trzeba pamiętać, że należy w pierwszej kolejności odróżnić gorączkę od hipertermii, czyli przegrzania. W hipertermii temperatura ciała również wzrasta. Jednakże w hipertermii jest nam gorąco, duszno. Natomiast w gorączce jest nam po prostu zimno i bardzo często mamy dreszcze. W hipertermii zawodzą mechanizmy regulacji temperatury. Natomiast w gorączce organizm sam nastawia czy reguluje temperaturę za pomocą tak zwanego set point, czyli punktu nastawczego, który znajduje się w podwzgórzu, a dokładniej w termoreceptorach podwzgórzowych. I w związku z tym przegrzanie się organizmu, pomimo że temperatura ciała wzrasta, nie reaguje na leki przeciwgorączkowe. Zatem jeżeli ktoś rzeczywiście ulegnie przegrzaniu, to nie możemy mu podawać leków przeciwgorączkowych, bo to nie zadziała, ale należy go zaprowadzić w chłodne miejsce, dostarczyć odpowiednią ilość powietrza, podać chłodne napoje, a jednocześnie robić chłodne okłady w okolicy szyi, w przebiegu dużych naczyń krwionośnych, w celu ułatwienia właśnie wymiany temperatury z otoczeniem. Natomiast w gorączce skuteczne są leki przeciwgorączkowe. Co się dzieje, jeżeli w środku lata, w lipcu albo w sierpniu mamy 40 stopni gorączki? W pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się, czy nie zostaliśmy ukąszeni przez kleszcza. Ale ukąszenia kleszczy nie zawsze są widoczne, zwłaszcza że agresywne postaci rozwojowe, takie jak na przykład nimfy, niestety mogą nas ukąsić i pozostać niezauważone. Dlatego bardzo często nie pamiętamy ukąszenia przez kleszcza. Niestety kleszcze roznoszą wiele różnych chorób, między innymi odkleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. I właśnie taka wysoka gorączka w środku lata, bez żadnych innych objawów, może być wynikiem zapalenia kleszczowego, odkleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. U większości osób po okresie gorączki dochodzi do pełnego wyzdrowienia. U niektórych osób pojawiają się objawy neurologiczne, takie jak na przykład sztywność karku, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, czy później objawy depresyjne, czy nawet objawy psychotyczne, wymagające leczenia w szpitalu. Większość osób na tym etapie pierwszym choroby nie zostaje prawidłowo rozpoznana i zdiagnozowana. Ale pamiętajmy, żeby mieć to na uwadze, jeżeli właśnie w środku lata spotka nas taka wysoka gorączka i najlepiej, jeżeli trwa ona kilka dni, 2-3 dni, nie ustępuje, zgłosić się do lekarza. A niewątpliwie pilnie zgłosić się do lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe, jeżeli gorączce towarzyszą na przykład wymioty, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, czy tak zwana sztywność karku, a więc nie możemy dotknąć naszą brodą, na przykład klatki piersiowej. Moi drodzy, lato to okres, w którym często dochodzi do zakażeń wirusem HIV w wyniku tzw. przypadkowych kontaktów seksualnych. I gorączka może być objawem wczesnej infekcji, tzw. ostrej choroby retrowirusowej, która może wystąpić 2 do 4 tygodni po zarażeniu wirusem HIV. Oczywiście nie u każdego te objawy wystąpią, u niektórych dodatkowo pojawią się powiększone węzły chłonne, biegunka, nudności, wysypka, a u niektórych tylko lekko podwyższona temperatura ciała. Niemniej, jeżeli wystąpiły ryzykowne zachowania seksualne, najlepiej wykonać testy w kierunku zakażenia wirusem HIV. I pamiętajmy, ponieważ w internecie istnieje wiele sprzeczności i nieścisłości w tym zakresie, że test w kierunku zakażenia wirusem HIV można wykonać po 2 tygodniach od ryzykownej sytuacji. Testy 4. generacji, które wykrywają przeciwciała anty-HIV, ale także białko P54 wirusa, już wykrywają zakażenie po 2 tygodniach od daty powstania infekcji.
Natomiast to jest wtedy wykrywane to białko P24. Natomiast same przeciwciała pojawiają się później, po około miesiącu. Antygen P24 wówczas maleje, pojawia się najczęściej okienko serologiczne i dopiero po 3 miesiącach znowu pojawiają się przeciwciała w mianie, które jest wykrywane. A więc po 2 tygodniach od ryzykownej sytuacji można sobie taki test zrobić w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, które są rozmieszczone w całej Polsce. Lista tych punktów jest dostępna w internecie. Badania są zupełnie nieodpłatne. Dodatkowo pamiętajmy, że wysoka gorączka w środku lata może być i najczęściej jest objawem infekcji dróg oddechowych, takich jak na przykład angina, czyli bakteryjna choroba, zapalenie migdałków podniebiennych wywołanych przez paciorkowce Streptococcus pyogenes. Ale wtedy łatwo tę chorobę zdiagnozować, ponieważ na migdałkach pojawiają się specyficzne naloty czy obrzęk gardła. Ale pamiętajmy, że jeśli wystąpi na przykład u nas gorączka, czy zmiany wrzodziejące w jamie ustnej, czy także na migdałkach, które nie ustępują po stosowaniu antybiotyków, to należy wtedy wykonać morfologię krwi z rozmazem. Bardzo często takie objawy mogą być zwiastunem tak zwanej agranulocytozy, a nawet anemii aplastycznej u osób, które stosują dużą ilość leków, mówimy o tak zwanej polipragmazji, lub stosują różne leki, nawet te ze zleceń lekarza. Mogą to być antybiotyki, mogą to być nawet leki stosowane w leczeniu niedotoczynności tarczycy, czy na przykład nawet sterydy. U niektórych osób dochodzi do odpowiedzi w postaci zaniku ze szpiku kostnego granulocytów, zmniejszenia ich we frakcji obwodowej krwi krążącej poniżej 500 w mikrolitrze i wtedy mamy do czynienia z agranulocytozą, która jest stanem zagrożenia życia i wymaga energicznego leczenia szpitalnego. Oczywiście wysoka gorączka w połączeniu z innymi objawami może być objawem ostrej białaczki, zwłaszcza białaczki limfoblastycznej u dzieci czy mieloblastycznej u osób dorosłych. Zwykle jednak wtedy pojawiają się inne zmiany. Zmiany zwłaszcza w jamie ustnej, obrzęk czy krwawienie z dziąseł, również wrzodziejące naloty w jamie ustnej czy w gardle, ale także na przykład wybroczyny na skórze. To są objawy bardzo niepokojące, które mogą być objawem zarówno białaczki, ale także na przykład zespołu Waterhouse'a-Friedrichsena, czyli tak zwanej posocznicy meningokokowej, stanowiącej stan zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia życia. Niewątpliwie takie objawy wymagają pilnej konsultacji lekarskiej, a nawet wezwania pogotowia ratunkowego. Natomiast, moi drodzy, gorączka może być także zwiastunem wielu innych różnych chorób, najczęściej dotyczących jamy brzusznej, na przykład ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, zapalenia trzustki, czy na przykład pęcherzyka żółciowego w przebiegu jego kamicy. Niemniej jednak w takich przypadkach występują dodatkowe objawy, a więc najczęściej bóle brzucha, czy tak zwane objawy otrzewnowe. W tych przypadkach te dodatkowe objawy w połączeniu z badaniami laboratoryjnymi mogą wskazywać na właśnie właściwe rozpoznanie, czy naprowadzać na właściwe rozpoznanie. Podsumowując, gorączka, wysoka gorączka w ciągu lata może być objawem niepokojącym. W pierwszej kolejności w gorące dni należy podejrzewać udar cieplny albo przegrzanie. W dalszej kolejności należy podejrzewać właśnie, czy wykluczyć infekcję związaną z ukąszeniem przez kleszcza, czy na przykład z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Przede wszystkim wykluczyć odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu, czy na przykład ostrą chorobę retrowirusową. A w pozostałych przypadkach gorączka często przebiega z innymi objawami, które zwykle pozwalają ustalić jej przyczynę. To wszystko w tym temacie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.